Panie pośle Kuźmiuk, pan był w PSL-u i pan był, mnie się wydaje, porządnym człowiekiem. Co się z panem zrobiło teraz? Co się z panem zrobiło to? I w ogóle wszyscy ci, którzy do was poszli z PSL-u, jak obserwuję, to ja w głowie mi się nie mieści. Tacy byli porządni ludzie. Pan, Wojciechowski i tak dalej. A teraz tyle jadu tego. Natomiast... I ja kiedyś uważałem prawicę za bardzo porządną partię. Oni dziś nawet do głosu nie dadzą dojść, jak stoję na trybunie sejmowej. Ja was nie rozumiem po prostu. To wy oceniacie mnie, ponieważ nie pozwalacie mi mówić. No to jest, panie marszałku, czy mogę? Proszę bardzo. Jak ja siedziałem na tym miejscu, co pan marszałek, to wtedy się działy takie rzeczy, o których mówił pan poseł Łopata, panie profesorze. To wtedy była mowa i był niepokój o prywatyzacji lasów, o naruszeniu gospodarki leśnej. I powinniście się walnąć w piersi, przynajmniej choćby z tego powodu, nie robić dzisiaj zamieszania. Ja dziś podpisałem się, ja mam głos teraz, pani poseł. Ja dziś podpisałem się pod projektem ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej. I gdzie tutaj akurat są zawarte te apele, które słyszałem, że lasy państwowe stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym, nie podlegają szczególnej ochronie i że nie podlegają przekształceniom własnościowym, chociaż wy z tego też zrobicie, że to jest prywatyzacyjna ustawa, bo już dzisiaj słyszałem te słowa. A ja się chciałem zapytać, czy wy podpiszecie się pod tą ustawą, żeby w sposób spokojny w parlamencie zabezpieczyć trwałość lasów państwowych, czy będziecie niepokoić księży i kłamstwo do kościoła wciskać i zbierać podpisy i straszyć ludzi?